Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu tegoż to tuż pudełeczka, czyli kolejnego Pixelboxa. Słuchajcie, jest to Pixelbox listopadowy, także dzisiaj zobaczymy, co się w nim znajduje. Od razu też mówię, że jak pewnie zauważyliście, jest inne oświetlenie, inny wygląd. Otóż stwierdziłem, że będę nagrywać chyba w najlepszym i najładniejszym miejscu mojego domu, czyli w salonie, w otoczeniu poduszek. Tak, bo to jest ważne i istotne, żeby otoczenie też było fajne. Także moi drodzy, jeżeli coś, jakieś tutaj złe nieścisłości i tak dalej będzie, wybaczcie, ogarniam. Mam nadzieję też, że ustawienia kamery również będą dobre, bo też to zmieniłem. Niestety jest tutaj na takie duże echo, że nic na to nie poradzę, ale dobra, słuchajcie, zabieramy się na unboxing Pixelboxa, bo są fajne rzeczy. Także zobaczymy, co tutaj się dzisiaj znajduje. Słuchajcie, przypominam wam też oczywiście, że wszystkie informacje o Pixelboxach, gdzie zamówić, ile to kosztuje i tak dalej znajdziecie na stronie, więc linka macie tam na dole. No i jeżeli wam się ten film podoba, to pamiętajcie, jeśli chcecie też więcej Pixelboxów, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, włączcie dzwonek, bo to ważne. I też dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mój kanał. Pełna lista osób jest oczywiście na końcu filmu. Także dobra, ja myślę, że zaczniemy. Okej, słuchajcie, standardowo jak to na przypadku Pixelboxa, oczywiście znajdziemy niebieski kartonik. Słuchajcie, fajne rzeczy widzę. Widzę coś ze Star Warsów i to nawet dwie rzeczy widzę ze Star Warsów. Więc jestem już przeszczęśliwy. Także dobra, słuchajcie, myślę, że standardowo zaczniemy od naszej magicznej karteczki. Co znajdziemy w środku? Słuchajcie, pamiątka z planety Notch. Hotch, czyli licencjonowany szalik z serii Star Wars, dostępny w dwóch różnych wersjach. Mam nadzieję, że dostałem ten dobry. O nie. Dlaczego? Dlaczego? Ale słuchajcie, kolejny szalik do kolekcji. Mam już szalik z Hogwartu bodajże, że Slytherinu. I mam jeszcze jakiś jeden szalik, tylko nie pamiętam skąd, także słuchajcie, szalików potąd. Dobra, słuchajcie, ja to otworzę i zobaczymy, jak on będzie się prezentował. Co prawda nie wiem, czy się będę w niego ubierać, bo jest tu dosyć ciepło. Wow, ej, słuchajcie, świetny jest, fajnie wykonany, frędzelki są oczywiście, bo jak żeby inaczej, jeżeli chodzi o szaliki. I wiecie co, ja go otworzę, bo on akurat wydaje mi się, że będzie spoko. Dobra, czekajcie, ściągnijmy z wieszaka. Dobra, co my tutaj mamy? Nie wiem, czy będziecie widzieć napis Galactic Army. I po drugiej stronie dokładnie to samo. Też mamy Galactic Army. Także słuchajcie, moi drodzy, szaliczek. No, muszę przyznać, że nigdy słuchajcie, nie wiem, jak wiązać szaliki. Przyznam wam się szczerze i bez bicia i zawsze... Zawsze jest z tym jakiś duży problem u mnie, także ja myślę, że ogarnę. Natomiast słuchajcie, szaliczek naprawdę, naprawdę na propsie, strasznie mi się podoba. Super, 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 więc myślę, że będę nosił. Chociaż czerwony, tak mi trochę nie pasuje. Ale słuchajcie, były w tym Pixelboxie dwa różne, więc dajcie mi znać ewentualnie, jeżeli zamówiliście Pixelboxa, jaki dostaliście, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Także szalik mamy. Kolejną rzeczą, uwaga, magiczna karteczka. Kwadratowy Mondrala, czyli licencjonowana figurka z Pixel, figurka Pixel z serialu The Big Bang Theory. Różne rodzaje. Nie oglądałem Big Bang Theory, więc nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Natomiast widzę, że mamy pana, który się nazywa Raish. Jak zwał, tak zwał. Także wygląda on w ten oto sposób. Tutaj, słuchajcie, jest wszystko to, co było dostępne. Jeżeli znacie Big Bang Theory, to możecie mi dać to, znać ewentualnie w komentarzu, kto to jest. Ale przyznam się szczerze, że nie wiem, natomiast figurka jest. Także czek. Kolejna rzecz. Wojenne odznaczenia, czyli licencjonowane naprasowanki na ubrania z serii Star Wars. Czyli domyślam się, że to jest pewnie to. 14 odznak różnych rzeczy. Nie za bardzo wiem, jak to działa, natomiast słuchajcie, to jest, tutaj mamy, słuchajcie, z tyłu pełną instrukcję, co i jak. Także, no wyglądają one spoko, tylko nie wiem za bardzo, gdzie ja mam sobie je naprasować. Chyba na głowę sobie naprasuję. Chociaż, nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, ja je może otworzę, bo domyślam się, że jeżeli będę miał to używać, czy coś w tym stylu, to pewnie będę. Okej, dobra. Mamy, słuchajcie, folicę. Oczywiście pewnie nie ma nic po polsku. Nie ma nic po polsku. I powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to się ogarnia. Natomiast są fajne. Dobra, wiecie co, ja myślę, że ja to
otworzę i zobaczę. Natomiast widzę, że tak, można prać w 30 stopniach i trzeba prasować na drugim poziomie tego grzejnika, chciałem powiedzieć. Na drugim poziomie żelazka. Słuchajcie, prezentuje się to w ten sposób. I mamy tyle różnych naprasowanek. Widzę, że można je bardzo łatwo zdjąć i domyślam się, że one zapewne mają jakiś klej czy coś w tym stylu pod spodem, żeby wiecie w momencie oj tak, patrzcie tego szturmowca. Ja bym go sobie gdzieś nakleił, przyznam się szczerze. Mam jedną czapkę, z której w sumie jakbym mógł zerwać ten taki symbol, bo to jest chyba czapka bodajże z Call of Duty. A to może szturmowiec? Czemu nie? Dobra, słuchajcie, także na szybki mamy, na prasowanki właściwie mamy za sobą. Kolejna rzecz, portret pamięciowy, czyli ekskluzywna koszulka, którą można znaleźć tylko w tym Pixelboxie lub Pixelboxie Mini. I to jest to. Mam nadzieję, że XL-ka, ale raczej na pewno XL-ka. XL-ka. I moi drodzy, coś takiego. Przyznam się szczerze i bez bicia po raz kolejny, że nie za bardzo wiem, z jakiego to jest filmu. Star-Lord, Legendary... Czy to nie jest czasem ze Star Warsów? Kurde, wiecie co, powiem wam szczerze, że ja nie mam bladego pojęcia, natomiast koszulka prezentuje się w ten oto sposób i wygląda, słuchajcie, naprawdę zacnie. Wygląda naprawdę fajnie, ale nie przypominam sobie, żeby było coś, ktoś taki w Star Warsach. Chociaż nie, czekajcie, ma wygląd szturmowca. Nie wiem, przyznam się, że nie wiem. Możecie mi dać znać ewentualnie, jak ta postać się nazywa, bo wiecie, ja uniwersum Star Warsa lubię strasznie i nie mogę się doczekać kolejnych części, które będą wychodzić. Natomiast biorąc pod uwagę fakt tego, że mam bardzo małą pamięć do zapamiętywania nazw postaci i wszystkiego i to mi po prostu gdzieś tak nagle wyskakuje i nic nie pamiętam, no bywa z tym niestety bardzo różnie, więc ja na to nic nie poradzę, więc jeżeli wiecie, kto to jest, w jakim filmie występował, tylko domyślam się, że pewnie w tych nowych, tak mi się wydaje, ale nie dam sobie łapy uciąć. I dobra, słuchajcie, i ostatnia rzecz, odznaka stróża prawa, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie Mini, limitowana przypinka, która wygląda w ten sposób i jak już wiecie, w każdym Pixelboxie przypineczkę dostaniecie. Jest jeszcze jedna rzecz i to jest standardowo, czyli wlepa. I moi drodzy, tak wiem, jestem out of focus, ale twój kosmiczny odkrywca, czyli licencjonowana figurka Sary Ryder z gry Mass Effect. I powiem wam szczerze, że nie grałem nigdy w Mass Effecta i nie znam tej pani, natomiast domyślam się, że jest z gry, bo tu jest nawet napis Andromeda Mass Effect. Także jest to figureczka dosyć fajna i szczerze powiedziawszy bardzo ładnie odwzorowana. Tylko, że niestety no, nie grałem w Mass Effecta, więc ciężko jest mi stwierdzić. Natomiast patrząc na wykonanie, myślę, że jest spoko. Także słuchajcie, ten Pixelboxik naprawdę trzeba przyznać, że robi się coraz ciekawszy. Jest dużo figurek, na razie niestety nie mam gdzie ich wszystkich upchnąć, więc stoją sobie w pudełeczkach. Słuchajcie, w ogóle najlepsze jest to, że mam kilka pudełek po Pixelboxach, w których są wszystkie rzeczy z tych boksów i one sobie tak leżą na półce. Bardzo fajna sprawa. Także słuchajcie, dzisiejszy Pixel, no muszę przyznać, że fajny. W szczególności jestem jak najbardziej zadowolony z tego, z tych napasowywanek. Tylko muszę ogarnąć na jakiej... O nie, wyrwało się. Tylko muszę ogarnąć, na jakiej zasadzie one działają, ale domyślam się, że jeżeli są naprasowywanki, to pewnie trzeba je... Tylko nie ma tu po polsku. Są wszystkie języki, tylko nie po polsku. Dobra, weźmy po angielsku. Czyli po prostu kładziemy to i naprasowywujemy na ubrania, także... No nic trudnego, tylko że wiecie, w moim wypadku może być ciekawie. Natomiast słuchajcie, kolejna rzecz to oczywiście fajna koszuleczka, która jest naprawdę świetna. XL-eczka. No i oczywiście piękny, przewspaniały szalik, który oczywiście też będę nosić jak najbardziej. Także dobrze, moi drodzy, słuchajcie, będziemy na dzisiaj kończyć. Ja mam tylko nadzieję wielką, że tu jest dobrze z tym przystałym oświetleniem i ze wszystkim. Jeżeli są jakieś mankamenty, to mi wybaczcie. No ale niestety bywa bardzo, bardzo różnie. W związku z tym, ja myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, koniecznie łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. No i co, słyszymy się w następnych odcinkach, jak przyjdzie kolejny Pixelboxik, grudniowy tym razem, bo tutaj w sumie nie jest nawet napisane, co jest w grudniu. Także ciekawie. Także słuchajcie, wpadnijcie też na pixelboxowe strony, wszystko macie tam oczywiście też w opisie na dole. A ja Wam życzę miłego dnia, także co, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, cześć, pa.